W tym filmie poćwiczymy dodawanie dużych liczb, albo mówiąc inaczej, dodawanie liczb wielocyfrowych. Dodamy 48 029 do 233 930. Jak zawsze, zachęcam Was do zatrzymania teraz tego filmu i wykonania tego dodawania samodzielnie. Możemy też potem sprawdzić, czy otrzymamy ten sam wynik. A jeżeli nie, to może uda się sprawdzić, dlaczego nie. Ok. Zakładam, że spróbowaliście i że otrzymaliście wynik. Ja to najczęściej robię tak. Większą z dodawanych liczb zapisuję u góry, żeby było wygodniej. Mówimy teraz o najczęściej stosowanej metodzie, czyli o tak zwanym dodawaniu pisemnym. Istnieje oczywiście wiele innych metod dodawania liczb wielocyfrowych, ale ta metoda jest chyba najczęściej stosowana. Liczbę mniejszą, albo raczej składającą się z mniejszej liczby cyfr, zapiszę pod spodem ale tak, żeby zgadzały się pozycje dziesiętne, czyli jedności liczby zapisanej pod spodem, pod jednościami liczby zapisanej u góry, dziesiątki pod dziesiątkami i tak dalej. Czwórka to miejsce dziesiątek tysięcy, więc znajdzie się pod tą trójką. 48 tysięcy, 0 setek, 29. 9 jedności i 0 jedności w jednej kolumnie, 2 dziesiątki i 3 dziesiątki w tym samym pionie i tak dalej, i tak dalej. I dodajemy. Najprościej jest zacząć od najniższej pozycji, od tej najbardziej po prawej, czyli w tym przypadku od jedności. 0 jedności plus 9 jedności to 9 jedności. Następna kolumna, następna w lewo, to miejsce dziesiątek. 3 dziesiątki plus 2 dziesiątki to razem 5 dziesiątek. Póki co, bez większych zawiłości. Następna kolumna to setki. 9 setek plus 0 setek to 9 setek. Teraz tysiące. I pewnie już widzicie, że coś się tutaj wydarzy. 3000 plus 8000 to 11000. Ale 11000 nie zapiszemy na jednej pozycji, tylko zamienimy 11000 na 1000 w kolumnie tysięcy, a pozostałe tysięcy z tych 11 zapiszemy jako 1 dziesiątkę tysięcy w kolumnie dziesiątek tysięcy. Czasem mówimy, że przenosimy jedynkę do następnego rzędu, do wyższego rzędu. 3 plus 8 to 11, 1 tu i jedynkę przenosimy tu. Ale tak naprawdę po prostu zapisujemy 11 tysięcy w trochę przyjaźniejszy sposób, w bardziej czytelny sposób. Wynika on bezpośrednio z tego, jak skonstruowany jest pozycyjny system dziesiętny. 3 tysiące plus 8 tysięcy to 11 tysięcy, 1 tysiąc zapisujemy tutaj, a 10 tysięcy zapisujemy tutaj. Jedynka na pozycji dziesiątek tysięcy oznacza 10 tysięcy. I na pozycji dziesiątek tysięcy dodajemy jedną dziesiątkę tysięcy, trzy dziesiątki tysięcy i cztery dziesiątki tysięcy. Razem osiem dziesiątek tysięcy. Albo mówiąc inaczej, 80 tysięcy. I ostatnia pozycja dziesiętna, pozycja setek tysięcy. Tylko dwójkę tutaj mamy. Dwa to dwa. I gotowe. 281 959. Ciekawe, czy otrzymaliście ten sam wynik.